niosąc słowo przez radio, niosąc słowo do słuchaczy, a niosąc słowo katolickie, czyli słowo Chrystusowe, słowo, które bierze źródło w Ewangelii. Wsłuchajmy się, więc co nam mówi Słowo Boże? Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Przyjście Zbawiciela to jednocześnie znak daru. Bóg dał swoje słowo, swojego syna i dał go wszystkim, łącznie z tymi, którzy są ubodzy, zapomniani, niekochani, opuszczeni. Sam Chrystus potem powie, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Wszechmogący Boże, pobłogosław osoby pracujące w redakcji, radio, Katolickie Plus i spraw, aby zawsze trwały tutaj pokój, miłość, zdrowie, zgoda wzajemna. A słowo, które przekazywane jest, by zawsze było słowem wiary, nadziei i miłości ku zbudowaniu serc wielu, ku doprowadzeniu wielu do poznania jedynego słowa wcielonego, jakim jesteś Ty, Panie Jezu Chryste, który z Ojcem żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. No i teraz woda święcona w użytek. Pięknie.